świecznik. Zaczyna się, kurwa. Kurwa, tak zimno, że fiuta ciężko. Yamaha się popsuła? Co powiesz na temat mojego silnika? I po koza czułeś. Krzysztof, ty masz coś do powiedzenia. I co, dziękujemy ludziom dobrej woli, tak? Tak. V5, V10, V13. Kuźwa, gówno jakieś. Kurwa, je. Kurwa. Nie jest kurwa na luzie. Widzowi nic nie dawaj, kurwa, bo on się wszystko pourywa. Yamaha się popsuła? Nie, jest to planowana akcja serwisowa, kampania tak zwana. Macie? Końcówka od przycewca. Ale to wtyczka? Wtyczka, no. Ale co, urwała się? Nie, jest za duża. No to kombinarkami ją stęgły. Ale co ty, to, nie, ale to już od drgań zaczyna przerywać, traci prąd. Kurwa! Dole tego kurwa dziada jebanego. Mam tej kurwy dość. Jebana wsówka. Co? Ale po co jak za chwilę gaśnie? Choinka. Jaka stacyjka? Myślisz? Jebana to kurwa tniemy kurwa tutaj i na krótko to robimy. Więc lepiej przez kostkę najpierw, czyli sprawdzić, co nie. Jak ten, no to i tak stacyjkę będziesz miał do wymiany, więc będzie można ją ciachnąć. Cię pierdolnie, cię pierdolnie. Weźmiemy to taśmą, tak przyczepimy do góry. Ja tak ufam, że ja wiem, że to jest to. Otóż to kurwa Witek. Co? Myślił. Świruje, ty no, ruszysz go lekko, świruje. No kurwa. Kurwa. Ty chuj tu kurwa, ja kurwa, kurwa. Stacyjkę kurwa pocieli, kurwa. Ja pierdolę. Tyle rzeczy tam sprawdzaliśmy na podstawy chyba. Wycinali kurwa po instalacji, kurwa.
Okej, okay, cały? Aha, drugi? Nie, ten wie, co to jest sprzęgło. Była roleczka. Tak? Ta-da! Przedstawiam cię, Krzysztof, nasz kaskader. Krzysztof, poznajcie się. Poczekaj, scenariusz. Scenariusz. Reżyseria. Wykonanie. Dziękuję. I montaż. I cały i drogi. Montaż. Ty, częstuję go jak kabanosami, ty. Nikt wydalił, a to był rajder. Ty już głodny? Nie. Jak tabakę. Dzień bez flaka. Właśnie, czy był? O, do widzów pytanie. Czekaj, czekaj. Dzień dzisiaj się od rana za dobrze zaczął. Dzień bez fiflaka, dzień stracony. Do widzów. Kiedy był ostatni film, żeby nie było żadnego fiflaka? Ty masz do widzów pytanie? Nie, ty masz. Ja nie mam. Ty masz konkursowe. Ja nie mam. Do wygrania tłok. Znaczy puzzle. To coś. Od 5 lat, bo są ostre krawędzie, tak. Od 5 lat można... Nie łykać. Nie połykać. Boże, bo tak się, on się tak zmielił, że tam małe dziecko też się pół. Power is back. Nie dotykać, razi prądem. Urządzenie elektryczne. Oto on. Swap. Co powiesz na temat mojego silnika? Powiem ci tak, u mnie jeździł dobrze, także u ciebie powinien też dobrze jeździć. Ale powiem ci, że ten, co miałem kupić dla ciebie, to widzisz, daje radę. No, no daje radę, daje radę. Powiem ci. Ale nie przejmuj się, jak ja kupowałem, to mój był po 15 motogodzinach. Także powiem ci słusznie. A ty co powiesz na temat Power is back? O kurwa. Duże słowo, nie? Jaki ładny, srebrny, czysty. Gdzieś? A szybko co ten remont taki tutaj, nie? Ale jaki remont? Przecież nic się nie popsuło. Czyli o silniku Raptora 700 jako część wymiotną. To był tylko fake. Nie, po prostu... To było celowo dla, celowo, dla widzów. Namura nie chciała nam dać tłoka za darmo, to kupiliśmy i pokazaliśmy, jaki jest słaby. Tak. Testowaliśmy. Tak. Krzysztof, ty masz coś do powiedzenia. Chyba za wcześnie mówił. Patrz do kamery, słyszę. Chodzi, Pyrko? Zajebiście chodzi. Czekaj. Dzięki komu? Czekaj, czekaj. Odpalimy, żeby nie było. Osłony, bo tu tłoki były wyskakują. Działa! Łukasz robił. To tam wszystko jest na trytki, tak? Nie, Łukasz robił kawał dobrej roboty. Ale sprawdzał, czy ustawione dobrze roboty. W ogóle nie otwieraliście go, nic. Nic. Zalaliśmy olej, Bartek. Takie coś w Tesco na puchach? W Biedronce. W Biedronce promo było. Ja go w torbie z Biedronki wiozę. Patrz, jaki power. Dzięki komu? No właśnie, Krzysztof. Pawłowi by trzeba było podziękować za to, że zaczął jakoś tą... Znaczy, ty chciałbyś coś powiedzieć, tą tak? zbiórkę, no ale właśnie, że to zaczęło się od Pawła, nie? Gdzieś tam poszło przez cebulę, dotarło do ciebie i... To mi mieszacie w jakieś koperkowe afery. Nie, no i że ta zbiórka tak, wiesz, udała się z tego względu, że... No na początku było, że to chujowy pomysł, że to, wiesz, jakieś żebranie, kurwa, o coś takiego. No dużo już takich rzeczy odbierałem, te wiadomości SMS-ów, że... hejtowali, że to jest, wiesz, nie chodzi o życie, tylko kurwa o silnik, a ja im zawsze odpowiadałem taką rzecz, że no Witek robi taką robotę, jaką robi, zrzesza ludzi do tego, co jest i coś się też za to należy. No, udało się tam skrzyknąć, zebrać zbiórkę, trochę kasy wpłynęło, no i wielkie podziękowania dla tych ludzi, co porobili przelewy, no i podziękowania dla tych hejterów, którzy kurwa strali głupoty. Miłosierne, nie mają pojęcia o tym, kurwa, co się w ogóle robi i co się dzieje. No, coś podziękować. No, ogólnie wszystkim za to, za te przelane pieniądze, nie? I cebula powinien dostać w dziób. Wie za co? A, ja wiem, co zrobić. To weź mu lutni teraz. Nie, ale to nie fair. Ja tobie, a jemu to nie. Nie, to było super i mówię w komentarzach, w przelewach,
naprawdę takie pozytywne słowa szły. Moim zdaniem było więcej pozytywów, jak tych kurwa głupkowatych hejtów, takich chujowych, co Wiera pisała pierdoły. Bo mówię, mam na Messengerze i tego, przez, nie wiem, od zaczęcia zbiórki przez pierwsze jakieś, ja wiem, 3 dni kurwa, to na stop wieczorem siedziałem na telefonie i odpisywałem ludziom to, co oni pisali. Pozytywne rzeczy, nie chujowe, tylko pozytywne. Ściągnij te majtki z głowy. Ja ci powiem, że coś fajnego, nie? Że tam Paweł zaczął z tą zbiórką, niektórzy to chujowo odbierali, ale powiem ci, że fajne. Że jak otwierałem konto bankowe i sprawdzałem przelewy w tytule, no to powiem ci, że fajne, miłe słowa i w ogóle na Messengerze dostawałem wiadomości od ludzi, których w ogóle nie znam, nie mam znajomych. Otwierałem i fajne naprawdę słowa pisali. Nie? Ja musiałem kredyt wziąć. Nie, ja mówię, że Witek robi dobrą robotę. Oli, robi dobrą robotę i tak powinno być dalej. Nie? W wyjątkowych sprawach trzeba sobie pomagać. Tak. Dziękujemy. Brawo. Nie, ale mówię, ci co hejtowali to chujowo, to powinni sobie nas trzymać. Nie wiedzą, nie mają pojęcia, piszą. To, co ty mi przesłałeś z tego, to powiem ci, że nawet nie jedną wiadomość, którą przeczytałem, a mi wysłałeś parę, nie czytałem tego wcale. Nie, bo, ja myślałem, bo ja ci powiem, że kurwa z takimi ludźmi się nie rozmawia i głupich wiadomości się też nie czyta. Usuwałem momentalnie. Właśnie ja myślałem bardziej o tym, że to w nas była siła, nie tam właśnie dać. Nie, ja nie jestem zdania, że nie dawać pożywki głupim. Ale no niestety, no tak to jest. Ale oni po to są, nie? No po to oni są, żeby hejtowali głupowato, nie? My jesteśmy po to, że wiesz, my mamy jakąś zajawkę, się bawimy, jest fajnie. No Witek zrzesza ludzi, kurwa, gdzieś coś tego się dzieje fajnego. No widzisz, co było fajnie. No tak, co się udało siłą Facebooka, kurwa, między ludźmi, co podaj dalej. No, prawie 100 dokładów. Jaka impreza była lepsza, jak na Boże. Dużo fart, że ludzie tak po 300... to później przemyślałem, to mówię, to no ale to co było odrzucone, że to minimum 50 zł, to tak naprawdę to masz kurwa zbiornik paliwa. A to co to jest? O, brzmi jak w kościele. Nie no, ale... To łaska, ale nie... Ale nie, to łaska, bo być... Jakbym sobie... Powiem ci szczerze, że ludzie tam jest... To ci mogę tylko powiedzieć tak między nami, że to 50 zł co wpłynęło, to wpłynęło od youtuberów, którzy oglądają filmy. A chłopacy tutaj tego to... Nie pierdolili się w tysiącach. Nie, kurwa, nie bawili się, nie bawili się po 50 zł. Nie bawili się kurwa po 50 zł, tylko powiem ci, że lali kurwa, że no wiesz co, że to jest to, że cię szanują, nie? Że to nie jest tam. Dobra, wiesz. Ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy. No ja mówię, każdy z nas ma zawód syn, rodzice bogaci, ustawili nas. No. Dlatego się tak bawimy. No ty pierdolisz, co ty bierzesz, chłopie. Ty przestań ten piasek jeść. Tata sponsoruje, tata kupuje, kurwa, tak. Silniki. Nie wiem, takie tacie, silniki chce... to kurwa po 300 ją biorą. Silniki. Rolkę zrobić, poczaskać gówna, tak ja zrobiłem, że wszystko tak. Specjalnie po to, żeby kurwa... Tata da. Oglądalność była. Co? Tata tak. Kupi, przyjadę, tata da. Co to się będzie szujowo? Wie, nie ma co patrzeć, robić swoje i tak się bawimy. Niech sobie piszą, kurwa, po to oni są. Czy nie zaraz ma kurwa co pisać. A po co oglądają, bo nie ma co oglądać, tego oglądają nas. I co, dziękujemy ludziom dobrej woli, tak? Tak. Nie, to naprawdę. I mówię, ja, żeby nie było, że to jest jakieś, wiesz, wyjebanie w powietrze za jakieś, kurwa, pieniądze, ja już powiedziałem, że któremuś z chłopaków, jednemu, otworzy telefon, pokażę moje konto bankowe, jakie są przelewy, ile, jaka kwota, nie będziemy mówić, co to są za pieniądze, ale ani dużo, ani mało jest. Myślę, że wystarczy, że powinno być. I ja tam już mówiłem Cebuli nawet, że odpalę mu telefon, pokażę, żeby nie było, że kurwa, że ja sobie zabrałem prowizję. A czemu cebulią? Z cebulą w zmowie. Że sobie wziąłem prowizję za tą rolkę. Pokazać naprawdę, żeby nie było, że wiesz, że kurwa ludzie przelewali, później będą chcieli dowodów, bo my kurwa sobie wzięli na jakieś kupie zabawki, sponsoring, że silnik może padł, wiedziałeś, że padnie, a był już drugi, kurwa, żeby nie było. No, nie, to mówię, naprawdę mogę pokazać. Dziękujemy ludziom dobrej tak. Woli. No to no powiem ci, że nie spodziewają się, nie? Wiesz co, bo do cebuli to był moment, nie? Jak było przy... A to było we własnym gronie. A no, to było we własnym gronie i tak wiesz, fajny moment. A tu Paweł gdzieś to puścił tak daleko to wszystko i powiem ci, że no ja się nie spodziewałem, że mi będą ludzie pisać, kurwa, co oglądają filmy z YouTube'a. Ludzi, których nie znam i wiesz, piszą do mnie, pytają, czy jak idzie, jak w ogóle jakie pieniądze, czy coś tego, czy się w ogóle coś dzieje, nie? I powiem ci, że jak pierwszy raz otwarłem telefon tym, no, konto bankowe i zobaczyłem, kurwa, przelewy, jakie ludzie kwoty leją, ja to naprawdę mi dziwko wzięło. I naprawdę to jest, to masz, bo może gdzieś tam, jak rozmawialiśmy przez telefon, mówiłeś, że tak i siak, ale ja ci powiem, że to masz przykład właśnie teraz, co ludzie o tym wszystkim myślą, nie? I jak do tego podchodzą. Nie? No ja już tutaj cebuli też mówiłem o tym moim kuzynie, on jako pierwszy
przelał pieniądze. Gościu, który ma też ludzka z CB500 jeździ, nas ogląda cały czas. Cały czas ma kurwa dzwonek ustawiony, że przychodzą filmy twoje, on ogląda. On gdzieś to mu się to podoba i on jako pierwszy przelał pieniądze na konto. I gość, który w ogóle nas nie zna, tylko ogląda filmy. Na, naprawdę wielki szacunek, nie? I za te słowa kurwa pozytywne, co tam były, nie? Oto tajemnica naszej wiary, złoto i dolary. No, a mówię tak, mówiłem, co Witek za te pieniądze sobie zrobisz, sobie kupi silnik, czy jeszcze jeden, czy klamkę, czy trytkę, czy chuje mu jeździ do węża. To jest jego sprawa. I mówię, no pokażę, wybierzesz człowieka, który chce, pokażę, bo nie chce być kurwa brany, że ja jakieś pieniądze sobie przywłaszczyłem. Pokażę, jakie były przelewy, co, jak, kto. Kto ile nie, ale mniej więcej, znaczy tak będzie widział. I później ty powie ci ile i ci przeleje. Nie, kurwa, i zachować przysięgę, złożyć, kurwa, i nie to palą obcięte, gdyż kurwa śpiewała nie przelewy. Ja nie chcę patrzeć, ja nic nie widziałem, ja nic nie wiem. Nie musisz być ty, wystarczy, może być Maciej, obojętnie kto. Ale my już więcej silników nie mamy, kurwa. Najlepszy wpływ ma na mnie Paweł, kurwa. Paweł do mnie pisze, działamy coś. Zjebie to działamy. 15 minut później, kurwa, wysłałem mu 4 filmy. Weź do kamienia, weź mu przyjeb, albo wrzuć mu piasku, kurwa, do silnika, bo są. 4 filmiki wysłałem, rano się budzę, na YouTube patrzę film. Ja mówię, no nie, ja myślałem, że to wiesz, będzie puszczone gdzieś, mówię, no, a to poszło grubo, nie? Ja tam moim zdaniem twierdzę, że na YouTube'a dobrze, że poszło. Jak poszło gdzieś tam na innych, wiesz, inne fora albo coś i tam obsmarowali, to ich sprawa wyszła. Mi to wisi. Ja tam się czuję tylko tymi dobrymi komentarzami, a nie tymi. Ludzi, których nie znam, nie? Naprawdę. Gdzie, i co ci powiem jeszcze jedno, gdzie bym musiał podziękować też mojej żonie. Gdzie, kurwa, tolerowała moje wieczory, kurwa, z telefonem w ręku, cały czas. Nie, co siedziałem, naprawdę, tam ci powiem, że z dwa wieczory, co tak ludzie wieczorami mieli czas i do mnie pisali, wiesz, wypytywali co i jak, przecież wiesz, ona siedziała z boku, a ja z telefonem i odpisywałem, nie? A ona się śmieje, która ci pisze, no mówię, weź sobie zobacz, która ci pisze. Jak ludzie piszą i pytają o Oriego, czy dobrze, czy okej, okay, właśnie. Czy to, kurwa, w telewizji powinieneś pracować? A nie, no bo ja ci powiem, że... Jaka pogoda na Mikołajki. Te zajebiste będzie, kurwa. Ej, właśnie, i tam było w tym filmie chujowo, że tego. Że 6, to pierwszego, nie? To 1 grudnia we Wrocławiu. 1 grudnia we Wrocławiu właśnie będzie ten Mikołajki. Tak, Mikołajki. No i będziemy, nie? Tak, 10 na stadionie, a później na... No to będzie później parada, nie? To tam kościół. I mówię, i tych zainteresowanych, co chcą zobaczyć na żywo, mogą sobie przyjść. Zrobić fotę, usiąść na sprzęt, zobaczyć. Będziemy rozdawać cukierki. Tak. I jak będzie jakiś ten, to do puszek pieniądze rzucać, jak na dzieciaki będą zbierać. Na dzieciaki, bardziej. Tak. Na dzieciaki. Jak na dzieciaki będą zbierać, to tym bardziej. Zapraszamy wszystkich tam. I dziękujemy. Tak. Jeszcze raz dzięki, no właśnie. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Za to nowe serducho. Power is back! Krzysiek! A ty masz jeszcze trzeci silnik, nie? Nie. A słyszałem, że kupiłeś czwarty teraz. Nie. Zamówiłeś na Allegro, bo zniknęło. A ja mam sponsora. Ja tam mogę co tydzień zmienić. A ty masz już drugi. Ale powiem ci jedno, silnik... Ale swapy się nie psują, nie? Ale mam silnik mam z takiego miejsca. Krzysiu, tak czy inaczej, dziękuję ci. Nie ma sprawy. Mówię, ja to co powiedziałeś wtedy, to mówię tam, nie chciałem przy kamerze. Wiesz, gdyż ty tak wziąłem, usiadłem, moja żona mówi, a co ty tak myślisz? Bo z Witkiem gadałem i mówi tak i tak. Mówi, a co ty się przyjmujesz? Po to są ci hejterzy, żeby smarowali. Ale mówi, Witek to może źle odebrał, bo mówię, gada, że mówił mi, że mówi, kurwa, że to tak wygląda, jak na żebranie. Później tak, wiesz, siedzę, myślę, że kurwa, może tak myślę. No wiesz, jakie ja mam zdanie. Moim zdaniem trochę za szeroko. No ale było, minęło, nie będziemy tego komentować. To dzisiaj, nie bardzo. Tak czy inaczej, było, minęło, trzeba podziękować tym, którzy się dołożyli. Tak? Już ci mówię, na chwilę obecną... Dziękujemy serdecznie tym ludziom, którzy z nas wierzą. Tak, ja ci mówię, że na chwilę obecną u mnie na koncie będzie jakieś, powinno być 1100 z groszem. Jeżeli chłopaki swoje na ci, co mi mówili, przeleją, to powinno wpłynąć tam od nich 300, ale coś mi gadał, że nie na konto 300, a na tej zrzucie jest 380 i cały czas to stoi. Ale jeżeli my z Pawłem coś żeśmy zrobili, to mogło to zostać na jednym, że pieniądze wpływają do mnie, bo wiesz jak to ludzie... 2, 3, tak i wiesz jak to ludzie odbierają, kurwa, nie. 2 razy, mówię tu i tu, mówię, co mnie odpierdalają, nie? Ale z drugiej strony też mnie cieszy to, że tam wpłynęło 380, a do mnie ludzie
płacali, pisali, tak jak mówiłem, na tym Messengerze i wiadomości, i gościu ze Strzemów przesłał, mam zdjęcie, przesłał mi, nie mógł zrobić przelewu, to poszedł na pocztę, zrobił przelew tam w banku i mam kartkę, zdjęcie mi zrobił, że on przelewa na ciebie pieniądze. To jest kurwa gest, a nie kurwa smarowanie. No mówię ci, że jak, no mówię ci, siedziałem kiedyś wieczorem i tak myślałem, to gdzieś tam mnie to wkurwiło tak, nie? Mówię, no kurwa, tutaj Maciej też tam go gdzieś nosiło, mówię, no kurwa, źle my zrobili, nie? Ale później tak właśnie przemyślałem, to jeszcze Cebula do mnie dzwonił, gadał, mówi, ty to ponoś w telewizji i ten, no mówię, no Cebula nie, no po prostu tak kurwa nie wiem. A to było, wy żeście jeździli w sobotę, ja miałem Zośki właśnie urodziny. I teście byli, siedzimy, ja sobie piłem dwa piwa, cytrynówkę taką sobie wypiłem trochę, biorę telefon, tak, bo też już wyjeżdżali, 106 wiadomości. Ja wiem, co oni nawywijali, nie? Przesuwam patrz, kurwa, tłok temu wyrozumiane, dobry Jezus, chowałem. No i ja ci powiem, że godzinę po tym może Paweł do mnie pisze, czy działamy coś. Ja mówię, Paweł mówi, ja nie mam kamery, nie nagram. Mówi, weź, masz WhatsAppa, mam. Mówię, to nagraj coś na WhatsAppie. Nagrałem mu 4 ujęcia chyba, kurwa, on film, kurwa, z tego zrobił. Ja się nie spodziewałem tego, ja myślałem, że on puści to u nas gdzieś, nie? A on poszedł na YouTube'a i mówię, kurwa, i z jednej strony mówię, ale fajnie, mówię, coś pomożemy temu Witkowi, bo naprawdę ja mówię, że nie liżąc nikomu dupy, ale nic, moim zdaniem, tak jak mówiłem, na to hojno zrzeszenie ludzi, Facebook, ty, jako ty osoba, jak my przyjeżdżamy, i tego, no widzisz, że cię ludzie poznają, nie? Ja jako nic nie robię. Jak kupię Raptora 700, to na pewno będzie MT-07. Dobra, skąd się pierdolić, idziemy jeździć. Kurwa, nie bolą, kurwa, od czegoś. A to zostałeś kładem. Proste. Volkswagen się popsuł? Volkswagen, kurwa. Volkswagen. Ale jak, kurwa, cię ta nawigacja poprowadziła tutaj? Bez sensu. Gdzie masz tam, kurwa? Ty, ale zobacz, jaki ładny. Jaka... Chuj, ten samochód! Loka, że ściągaj, kłada, zapinaj, kurwa. No, ale byk! To ja proszę, zobacz, co robi. Nie? Gdzie to takie rzeczy dają? Fajnie. ATV Riders. To mi się najbardziej podoba. V5, V10, V13. Kuźwa. Gówno jakieś. Jadź go? Młody gniewny. Nie masz czegoś ostrzejszego? Masz. Uważaj, bo ostry jest teraz. Strasznie ostry.